możliwe. Potrzebuję mnóstwa składników, a przed konkursem nie będę miał już na to czasu. A my to co? Zrobimy to szybko we troje. Przygotujemy kulkę i zdążysz. No to za mną. Najpierw zgromadzimy wszystkie składniki. Zwykle zaczynam od zajęczych bobków. Fuj! Bobków? No tak, a co cię tak dziwi? Gnojarze sprzątają łąki. Dobra, Maju, szukaj tam. Pomóż jej, Guciu. O, fuj. Jak rozpoznać bobki zająca? No, a coś tu śmierdzi. Więc to może one? Hej, Beniu! O, nie, to odchody jeża. Są zbyt kruche, ale chociaż nie kłują. No, a jak wyglądają bobki zająca? O, są bardzo ładne. Fuj, jak możesz się zachwycać czyjąś kupą? Są gładziutkie i mają prawie czarny kolor. Maju, szybko! Szybciej! Jestem prawie pewna, że zaraz zniosę jajeczka! Pośpieszmy się, to zdążymy na czas! Spróbuj się wstrzymać, mucho! Żadna mucha nie zniesie jajek do mojej pięknej kulki na konkurs! Spójrz, coś mam! O, tutaj jest dużo bobków! Chodź, zobacz! Tak! Naprawdę świetne! Będzie z nich mocny środek kuli. Oj! To co masz dalej w przepisie na kulkę? Chodźmy! Teraz dodajmy zgniłego muchomora. A gdybyśmy znaleźli ślimaczy śluz, byłoby wybornie. Fajnie być żukiem gnojarzem. Guciu, leć z nami. Już lecę, ale najpierw chciałbym się napić trochę nektaru, bo mnie od tej kulki zemdliło. O, spójrz. Trzymaj się, niedługo skończymy. Czy to nektar do mojej kulki? O, miło z twojej strony.